Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gameplay TV, odcinku, na których wszyscy, mam nadzieję, czekaliście. Mianowicie jest to pierwszy odcinek serii Najlepsza 50 gier, tym razem nie nas, tylko widzów Game Troll TV. Ja na przykład bardzo czekałem, bo teraz my się będziemy wyżywać na waszych tych głosach. Wasze wybory, nasz komentarz i nie macie możliwości odpowiedzieć chyba. Nie, no oczywiście, będą pisali zablokowane komentarze. Wszystko kasujemy. Dobrze, tak więc jak sami chłopaki w tym momencie stwierdzili, wy do tej pory mogliście wyżywać, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, na naszej liście. Teraz my będziemy oceniać, komentować wasze wybory, a przyznaję, że lista jest... Ciekawa, jak najbardziej. Co ważne, jak ona powstała? Otóż wy, drodzy widzowie, głosowaliście. Drogi Piotrze, ile osób głosowało? Słuchajcie, głosowało dokładnie 4562 osoby. Absolutnie zmiażdżyliście poprzedni rekord z poprzedniego roku. Można spokojnie powiedzieć znowu, że to chyba największe znowu największe, plebiscyt w Polsce. Tak, generalnie plebiscyty w Polsce. Kolejny plebiscyt jest większy, bo głosujecie u nas. Ta-da. Więc słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Ale i tak was jedziemy. Głosów. I to jest 50 najlepszych gier według was, naszych widzów, usegregowanych oczywiście w kolejności, które zdobyły najwięcej waszych głosów na waszych listach, które do nas wysyłaliście. No i cóż, niestety wysyłać już nie można, więc jak się spóźniliście, to macie okazję za rok, więc czekajcie, albo już się nad listą. I my powoli zaczynamy pierwszą dziesiątkę, 150 naszych widzów. Ale zanim przejdziemy do waszych głosów, waszych wyborów, przypominam, że macie jak zwykle okazję wygrać nagrody, mianowicie gry od wydawnictwa Granna, które jest sponsorem tej 50 waszej. Żeby wygrać taką grę, polecamy wam, to czy musicie, to jest warunek, subskrybować YouTube'a. Tak, możecie, ale musicie. Subskrybować YouTube'a i lub lubić profil na Facebooku. Znaczy to nie jest tak, że i to musicie, ale lubiąc i to zwiększacie swoje szanse, tak, bo liczycie się po prostu dwa razy. Tak jest, tak więc jeśli macie taką możliwość, róbcie to i w tym momencie już nie zajmujemy jakby specjalnie wiele czasu, tylko od razu idziemy do gry numer. Pięćdziesiąte miejsce przypadło mi w udziale, żebym je zapowiedział. Słuchajcie, to tak naprawdę też pokazuje, jakimi doświadczonymi graczami są nasi widzowie. Elegancko to powiedziałeś, że nie powiedziesz, że jesteśmy starzy. Doświadczeni gracze. Słuchajcie, nie przedłużając, na 50 miejscu znalazła się leciwa gra wydawnictwa Gambit, o ile dobrze pamiętam. Mianowicie jest to gra pod tytułem Obcy, gra, która swoje światło ujrzała w 1988 roku, kiedy? Kiedy ja i Carlos mieliśmy 4 latka, byliśmy pociesznymi dziećmi, które latały sobie po podwórkach, były brudne, szczęśliwe, jednak żyjemy. Wtedy dostałem 88? Pierwszy Atari. Tak, pierwszy Atari dostałem. Wiecie co? Nie wtedy nie było nie na świecie. Nie umiałem na nim grać, ale generalnie... Nie było mnie wtedy na świecie. O kurde, tak więc mówimy o grze starszej niż Marek. Wow, fenomenalnie. Słuchajcie, gdyby nie było, o co chodzi, tak wyrosłeś trochę. Słuchajcie, o co chodzi w grze? Jedna część, zapowiem, poszukiwaczy. Wciela się w znane osoby, postaci z znanego filmu, poniekąd Obcy, a druga, że tak powiem, tam roczna strona... Nikt się wtedy nie martwił licencjami. Tak, w tym momencie jest wydawaj, co chcesz. Osoba, która jest Obcym i ma zdanie ukatrupić, nie wiem, Ridley i całą masę... Ripley z tego będzie. I całą masę innych pożegnaczy, których po prostu znamy z tegoż filmu. No, jak graliście tak? No, taki fajny mroczny klimacik, który, że tak powiem. Nie było okazji. To film mogła się skończyć, zanim przyszedł do gier. Tak, ale jak się czyta, to już nie było tego. Ale to jest chyba taka jedna z gier, które najczęściej gracze wspominają jako ten takie złota epoka, że tak powiem, dzieciństwa, tak? Te złote lata naszego dzieciństwa. To jest właśnie Obcy i wydaje mi się, że niektóre osoby próbują nawet ten efekt może tej gry powtórzyć teraz grami, które teraz wydają. Myślę, że jedną z tych gier w tym roku doświadczymy. Więc fajny klimacik taki. Znaczy to tak, no ta gra, no wiecie, osaczenia, klimat osaczenia. Pomijając fakt, że wydana jest, no takie wiecie, no jak klimaty lat 80, jak 80, tak, ale klimat... Oldschoolowe, te kartonowe, takie te stędy, jednak takie... absolutnie wydobywa się z każdego elementu czeluści tego pudełka i właściwie brakuje, żeby jeszcze wam jeszcze jakiś Obcy wyskoczył i generalnie każdy będzie zadowolony. Ale żeby was pocieszyć, że jesteście... Przez pudełko. Jeżeli nie mieliście okazji zagrać, to nie martwcie się, że nie ma takiej już możliwości, ponieważ z tego co wiem, można znaleźć wersję
wersję zeskanowaną w internecie. Print and play. Którą możesz sobie sami wydrukować, ona nawet chyba ktoś pokusił się o to, żeby podrasować chyba trochę nawet grafiki, więc na niektórych żetonach. I nawet jest więc... dodatek Predator. Więc spróbujcie, jak jeszcze Batman dojdzie, to już w ogóle będzie. Wow. Także jak najbardziej spróbujcie sobie tej gierki, zobaczcie jak wydawało się gry 30 lat temu. No dokładnie, kurczę, teraz się poczułem staro. Jeśli chcielibyście zagrać w tę grę, zapraszam na kostkę, ponieważ mamy egzemplarz tejże gry. Biały taki taki szacun na dzielni w tym momencie. Tak więc słuchajcie, możecie sobie zagrać, a recenzję możecie zobaczyć na kanale. Lecimy dalej. Na miejscu 49 znajduje się sympatyczna mała gierka od wydawnictwa Trefl, czyli mianowicie Boss Monster. Jest to fajna mała gierka, w której mamy okazję, jak nieczęsto w grach, wcielić się w tych złych. Ale najwyraźniej jednak jest to coś, co gracze lubią, być tymi złymi po złej stronie mocy, bo w tej grze musimy zbudować lochy, lepsze niż nasi przeciwnicy, po to, żeby bohaterowie przyszli właśnie do naszych lochów, ale takie, żebyśmy tych bohaterów przeklepali, bo możemy zrobić te lochy tak dobre, że oni przyjdą i nam spuszczą łomot, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przyszli, zainteresowali się naszym lochem, a my ich zabijemy. Tyle brzmi, tak. Czyli robimy piękny wystrój w grze, zapraszamy tych takich wrednych bohaterów, którzy marzą tylko i wyłącznie o tym, żeby tego pana podziemi, który tak, tak wnosi sobie, wnosi różne rzeczy i w momencie dawaj, chcą mu przewalić zwalnia, tak jak Karol powiedział, musimy zrobić te lochy z różnymi pułapkami fantastycznymi, żeby po prostu tego złego, dobrego bohatera po prostu ukatrupić. To gra jest prosta, mamy parę pól, tak, na których po prostu wykładamy kartę z ręki, budujemy tam sobie lochy. To są pułapki, jakieś takie komnaty z czarami, mamy różnego rodzaju po prostu karty, którymi budujemy ten loch i cały czas patrzymy na to, jakie lochy mają przeciwnicy, tak? No bo jeżeli on ten loch buduje taki, że ma na przykład dużo tam jakichś kryształów, tak? No to ja chcę mieć więcej kryształów niż on, więc zastanawiam się, które karty muszę wyłożyć na stół. Też patrząc na to, czym się interesują bohaterowie, no bo nie każdy bohater poleci na byle jakie bling bling, tak? Dokładnie, dokładnie. Ja tutaj polecam do gry, to jest takie moje nowe hobby, zbieram różnego rodzaju maty. Fajne maty. I rzeczywiście jest świetna mata do tej gry. Ja to ta gra, wiecie, generalnie sama się broni wyglądem. Jak ktoś lubi takie, wiecie, pikselozy, tak troszeczkę pamięta starsze wersje jakichś takich gier bitowych, no to będzie się czuł jak najbardziej jak w domu. I do tego, jak już było, rozłożymy sobie to po prostu. Fajnie wygląda, jak dołożymy do tego taką matę do gry, to wygląda absolutnie jeszcze lepiej. Niedługo wychodzi druga część tejże gry, której nie zdradzę tajemnicy jakoś specjalnej, że Grindrol TV będzie patronem. A jeżeli nie macie problemy ze spotkaniem się z innymi graczami, to zawsze możecie spróbować Boss Monstera na Steamie, bo również możemy go zagrać w wersji cyfrowej, a na przykład jeżeli chcecie zobaczyć recenzję Boss Monstera na Steamie, no to też dajcie znać w komentarzach, to możemy wam ją zrobić. Nice. I po prostu będzie. Cyfryzacja wszędzie, a co ciekawe, zostajemy coraz coś na 90, bo mamy tutaj miesiąc starą grę, teraz mamy piksele. Co będzie dalej, co będzie dalej? O kurczę. Ale jesteście starzy. Krem de la krem. Jesteście starzy. Po prostu. Sorry. Miejsce 48 zajmuje produkcja dosyć świeża, bo chyba jeszcze z zeszłego roku, ja dobrze pamiętam. Świetna gra dla dwóch graczy o szyciu kołderki, czyli patchwork, gdzie dobieramy sobie kawałki kołdereczki i dopasowujemy je do naszej plaży, żeby ta kołdera nam się zgrała i zbieramy nam guziczki, za które kupujemy kolejne kawałki. Bardzo prosta, bardzo szybka, taki trochę Tetris na planszy. Na kołdrze, ale bardzo fajna, przyjemna gra dla dwóch graczy, na tam nie wiem, 20-30 minut i kurczę, no ja z moją żoną miałem okazję kilka partii rozegrać, byliśmy na wakacjach i naprawdę bardzo fajna pozycja, więc jak widać na naszej liście, nasi widzowie również jak mają miejsce na gry dla dwóch graczy. Tak jest. Ja jak najbardziej w tę grę gram również z moją żoną. Bardzo jej się podoba, absolutnie, jak czasami, wiecie, szukamy jakiegoś na chwilkę, albo po prostu nie chcemy rozkładać czegoś cięższego, dawaj, bierzemy patchworka i w tym momencie gramy sobie. Bardzo fajna, bardzo miła gra. Polecam wymienić te takie kartonowe guziczki na takie fajne, małe, niebieskie. Można sobie kupić. Słuchajcie, to klimat plus, dorzucam guziczki. Albo wersja strip patchwork. Właśnie strip patchwork, to zabieram komuś guziczki. Dobra, każdą grę jesteśmy w stanie schrzanić. A propos cyfryzacji, ona też będzie miała, albo już ma chyba wersję swoją mobilną, tak? Także cyfryzacja generalnie gier planszowych jest postępuje szybko, niesamowicie. Ale na pewno patchwork jest jedną z, tak jak patrzy się na różne fora, tak, to jest jedna z najczęściej polecanych przez graczy innym graczom, gra dla dwóch osób. Więc jak ludzie
pytają o grę dla dwóch osób, fajną, prostą, to patchwork. Tak więc jeśli szukacie takiej gry dla dwóch osób, spokojnie patchworkiem możecie się interesować i szyć swoje kołderki. Polecam. Tak. Kolejne miejsce na waszej liście udowadnia po raz kolejny, że jesteście starymi dinozaurami i w ogóle mamutami i dziadami. Ja to powiedziałem ładnie, że jesteście doświadczonymi graczami. No dobra, ktoś tu musi być brutalny, to jest taki zawsze taki uprzejmy i elegancki, ktoś tu musi powiedzieć wam po prostu w twarz, jesteście starzy i poświęcacie to swoim wyborem, ale bardzo mnie to cieszy, bo przynajmniej nie jestem jedyny tutaj. W każdym razie, to już sobie pogadałem, następną pozycją jest Gwiezdny Kupiec, czyli znowu gra, już tam, przepraszam, nie pamiętam roku, ale też lata 80., początek 90., gra wydawnictwa... Encore, tak to pewnie byśmy wtedy przeczytali, tak jako mały dzieciak, to byś zobaczył na podłogu, o Encore, no onko. Wszystko się czytało. Tak więc gra ekonomiczna, osadzona w kosmosie, tak, to nie jest przygotówka, to nie jest jakieś tam taki właśnie, jak Alien, to nie jest tak, obcy, to jest, nie jest jakaś tam walka, ciężki, tylko to jest ekonomia, czyli to on jest ciężki, to dobra, powiedzmy tak. Słyszałem takie opinie, że to jest taki trochę bardziej kosmiczny Monopol, ale nie ubliżajmy grze, bo to nie jest prawda. Natomiast jeżeli chcecie znowu ją spróbować, to będziecie mieli problem znalezienie jej na planszy, ale... I uwaga, jaka wersja jest w tym momencie? Wysyłamy SMS-y? Zgadujcie. Już? Dobra, był czas? Carlos? Cyfrowa. Tak jest! Teraz chyba każda pozycja, która jest na tej liście, jest już w wersji cyfrowej. No. Tutaj smutny mamy wersję... Gwiezdny Kupiec jest w wersji online, którą możecie próbować na stronie internetowej. To jest chyba taki trochę... projekt, nie do końca wiem kto go prowadzi, ale on jest taki bardziej trochę fanowski, tak? W sensie to nie jest jakieś tam oficjalne wydanie, tylko po prostu pasjonaci tej gry utrzymują ją przy życiu, co jest bardzo, bardzo fajne, bo ja lubię takie, że tak powiem, dolne inicjatywy. Więc spróbujcie sobie Gwiezdnego Kupca, wejdźcie na Facebooku, łatwo znajdziecie, po prostu wpiszcie Gwiezdny Kupiec i na pewno tą stronkę znajdziecie. Nie tylko digitalizacją żyjemy, takie fajne słowo, dokładnie, tylko jestem miły, ale również elokwentny. Don't criticize it. Ponieważ bodajże są podejmowane nie wiem, prace, tudzież próby chęci wydania tej gry po raz kolejny w wersji planszowej. Tak więc nie, może za jakiś czas, nie tylko i wyłącznie ludzie, którzy pamiętają takie dinozaury jak my, no może poza markiem. Myślę, że wydadzą Komandosów jeszcze raz? O, nie poszłoby zupełnie totalnie, ale jak najbardziej tam... Nowe tak, zdjęcie Schwarzeneggera i Stallone, no to ma to płacę, tylko teraz jako gubernator z historii. Ale, for me. Ale ta gra ma szansę okazać się jeszcze raz w wersji planszowej. Ja jak najbardziej z chęcią bym sobie w tą grę jeszcze trochę popłykał. Dokładnie. Następne miejsce na waszej szanownej liście, którą my, trzej trolle, oceniamy, jest to gra... Komentujemy, no nie bądźmy, nas nie oceniamy. A właśnie, dobra, komentujemy, prezentujemy, analizujemy, rozdrabniamy, ale im się elokwencja teraz włączyła, proszę dobra, ja was. Mów pan, bo się gra ta nazywa się Cyklady. Tak więc, jeśli jesteście fanami mitologii greckiej i lubicie przenieść się w te czasy, troszkę sobie policytować, troszeczkę się pobić na planszy, to jak najbardziej pobudować tak, to jak najbardziej gra wam się spodobała, umieściliście ją na liście. My też, na naszej liście Cyklady też się znalazły, więc tu się jak najbardziej zgadzamy. Pierwszy raz! Tak? Jej! Ale nie ostatni, nie bądźmy. Nie ostatni. W każdym razie tak, Cyklady to jest, ja zawsze powtarzam, to jest świetna gra, która łączy tak dużo fajnych elementów właśnie, tak? Czyli masz tą licytację, masz area control, masz trochę walki, masz trochę budowania, to jest taka przekrojowa gierka, która się nie, nawet się bardzo dobrze skaluje od 2 do 5 graczy, bo mamy planszę, która się składa z różnych połówek, więc zależnie od ilości graczy sobie ją inaczej składamy, będzie więcej lub mniejszy jakby obszar do walki. No i figurki, które nie wierzą powtarzalnością. Figurki, tak, bardzo wertykalne, ładne. Tak, rozumiesz. I ona do tej pory była cały czas w Polsce jako Cyklades, bo nie było wersji polskiej. Cyclades. Natomiast z tego co widziałem, ostatnio Rebel się w końcu chyba dochapał, tak, że tak powiem, polskiego tłumaczenia. Więc zamiast Cyclades będziecie mieli Cyklady. I to jest generalnie chyba koniec tego, co będzie po polsku, bo na tej grze nie ma tekstu oprócz instrukcji, więc ale w kartach na planszy nie ma nic w ogóle napisane. Ale lepiej wygląda w sklepie. Cyklady zamiast Cyclades, bo to brzmi źle, bo Cyclades, bo cyc i wiecie, to jest mało tak jest. Nie dla dzieci. My Polacy nie gęsi i swoje Cyklady będziemy mieli. A co?
Kolejną pozycję zajmuje jedna z bardziej oryginalnych mechanicznie, moim zdaniem, gier ostatnich lat, bo to nie jest pozycja jakaś bardzo świeża, czyli Tezeusz, Mroczna Orbita, nasze dobre, bo polskie, gra autorstwa Michała Oracza, wydana przez Portal, ma bardzo fajny klimat science fiction, który jak widać lubicie, bo już mieliśmy obcego, teraz mamy Tezeusza, Mroczną Orbitę, czyli znowu jakaś stacja kosmiczna. I takie trochę połączenie klimatów, bo też... Tak, też są obcy, są Marines, są naukowcy, którzy próbują się z tego wydostać i jeszcze z tego zapytają maszyny i jeszcze jakiś dodatek nawet do tego jest, ale już dodatek nie grałem, więc się nie wypowiem, ale bardzo fajna mechanika, mianowicie poruszania się po tej stacji kosmicznej, przeskakiwania między obszarami i takiego przeganiania się i wypychania pionków innych graczy z tych obszarów, po których chodzimy na tej stacji i wykorzystujemy je, żeby zagrywać różne akcje, no i oczywiście zrobić najwięcej punktów, każda rasa ma swoje inne cele i wygrywasz grę przez zdobywanie punktów? Wow. Masz swoje cele, za które dostajesz. No okej, okay, nie wchodźmy tutaj w zbędne szczegóły, to nie jest jakiś Eurosuchar, co teraz Carlos tutaj, ten, tylko naprawdę fajna, oryginalna mechanika z tym, że się nie chodzi się po plażnie, znaczy tylko naprawdę się wypycha i oparty jest to na kole. Na tak, generalnie będziemy chodzili w jedną kółko. Stronę, w kółko i generalnie będziemy cały czas poruszali się tak i od patrzenia, właściwie od chodzenia może nam się zrobić niedobrze. Czyli ale jest to prawie tak samo dobre jak talizman, bo w talizmanie mamy w dwie strony, a tu mamy w jedną stronę. Ale tak talizman, w tym momencie, słuchajcie, najlepsze porównanie gry Tezeusza. Pozdrawiamy Michała Oracza, który za chwilę pewnie do nas wykona telefon. Proszę, że to nie jest nasz żywo. Ale to mówił Carlos. Tak, tak. Nie będzie już zrobiony odcinku, jak rozumiecie, Michał odstrzeli, więc dokładnie. Pożegnajcie się z nim. Cześć, Carlos. Tak jest. Przechodzimy do kolejnego miejsca. Jedziemy. Pozycja następna to kolejna gra w klimacie science fiction, jak z bardzo popularnym w naszym planszówkowym grajdołku. I jest to również pozycja, którą ja bardzo lubię, bo rozbija tych wszystkich mózgożerców, którzy siedzą tylko i kombinują. Czyli Galaxy Tracker, ciężarówką przez galaktykę naprzód. Wspaniała pozycja, w której najpierw z kafelków na środku na czas losujemy elementy ciężarówki, składamy tutaj na naszym tym na czas, czas ucieka, kurczę, klesyda przysypuje się, wszyscy mózgożercy, eurosucharzyści siedzą i po prostu Jezu, co tu się dzieje? Przegrywamy tutaj ciach, budujemy ciężarówkę i potem lecimy, przeżywamy przygody, uderzając meteoryty, spotykamy piratów, spotykamy łowców, niewolników, odwiedzamy planety, masa przygód, takie trzy przeloty i kto zarobi najwięcej kasy, ten wygrywa. Marek chyba opisał mnie w tej grze, tylko ja nie jestem w tym momencie tą osobą, która tak, o dawaj szybko, dawaj, tu zrobimy, tu tylko, ten... Ja jestem w tym momencie, wezmę sobie, dołożę to tutaj, a ten dołożę tutaj, w tym momencie Marek z Carlosem, o dawaj lecimy, a ja mówię, ale ja mam ale jeszcze trzeci ten, muszę dołożyć, ale co robi ten kafelek? Tak. Nie, słuchajcie, gra jest absolutnie fantastyczna. Piotrek jest historykiem, bo historia jest taka, ma do siebie to, że jest powolna i się szybko nie zmienia, więc generalnie rzecz biorąc tak... Dobra, moglibyśmy teraz wejść w polemikę, której Carlos by nie zrozumiał, ale tak czy inaczej, Galaxy Tracker, bardzo fajna, miła, ciekawa gra. Blada Chwazi, czeskie wydawnictwo, tak więc od razu z miejsca ta gra dostaje, nie wiem, od nas 8 na 10, jeśli byśmy dawali kiedykolwiek takie rzeczy. Za samo bycie wydawnictwem. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że ta gra ma wersję mobilną, bo ta gra ma wersję mobilną. Uwaga, ta gra ma wersję mobilną. Ta gra strasznie straci na wersję mobilną, nie polecamy. Czy ta gra ma wersję mobilną? Tak, ta gra ma wersję mobilną. Chyba jak na razie jedna gra tutaj nie ma, Tezeusz chyba tylko na dzisiejszej waszej liście nie ma wersji mobilnej. W związku z czym Portal Halo, ten wersja mobilna... Gramy, słuchajcie, przy stole, nie słuchajcie tutaj tej demagogii, gramy przy stole. Ale może telefon położyć na stole. Chodzi o to, żeby się integrować z innymi ludźmi, żeby przeżywać wspólnie te przygody, żeby mieć fan przy stole, a nie siedzieć z ekranem w ręku i o, ale mam przygodę w grze planszowej. No i czuć się zintegrowane. Tak nie robimy, nie tak polecamy. Wersją mobilną mówimy raczej nie. Szczególnie w nie, takie nie gry... Nieprawda, tutaj... ja lubię na przykład grać. Ale Galaxy Tracker ewidentnie jest grą, którą trzeba grać z innymi ludźmi, mieć frajdę z tego, że ale fajnie, bo statek właśnie stracił całe prawe skrzydło. I znowu opisujesz mnie. Dobra, idziemy dalej. Next. Następną pozycją na waszej liście jest Legendary Building Deck Alien Artifacts Encounters. Tak, generalnie nie wiem. Building Artifacts Encounter Legendary może Alien. Może skrót. Leand. W każdym razie pojawiła się w tym momencie ikonka gry, którą wybraliście. Jest to to. Jest to gra, która ma bardzo legendarni fajną... obcy w kosmosie. O, tak skrótowo. Słuchajcie, building jest to gra... Się kładzie na sobie. Jeśli zrobi z nich building.
Jest to gra oczywiście deckbuildingowa, w której będziemy zbierali naszą talię. Jest to gra w tym momencie kooperacyjna, w której będziemy... Legendarna jest do tego wszystkiego. Boy. I do tego możemy oczywiście budować naszą mniej lub bardziej zwyciężoną talię. Do tego wszystkiego dochodzi klimat obcego. Lubicie i co, klimat obcego, i wiecie, tak? I co bardzo gra na tej liście. Tak, nawet trzecia, często załóżmy tą rasę. I bardzo fajne... Sci-fi widzę, że jest tak, tutaj mocny. Tak, absolutnie. Bardzo fajne w tej grze jest to, że w momencie, kiedy sobie ją otwieramy, możemy sobie przejść przez wszystkie 4 epizody obcego. Ponieważ tak, dokładnie, jest taka opcja, ponieważ nie najpierw... Nie ma 4 epizodów, są 3 epizody. No dobra. Zależy kto i co liczy. Nie liczymy tym... czwartego, to jest złe. Okej. Okay. I w tym momencie możemy najpierw sobie pograć, kiedy te postaci są, nie wiem, tak ani inaczej rozwinięte, zajmują się tym i tym, później dochodzą nam dodatkowe elementy fabularne. Fajne, bo ta gra może się najbardziej... Ludzie giną po drodze też. Rozwijać, no to już zostawmy. Masz elementy, nie wiem, ten jak Ripley rodzi, tak? Nie, jest element, Marek się ucieszy. Jest specjalny scenariusz, ten to co mi skończyć. W tej grze jest również, Marek ucieszy się, element Cylona, ponieważ również ktoś może dostać jakąś misję i na przykład ktoś będzie chciał zrobić to z obcym, ten będzie chciał to zrobić z obcym. Tak, Ripley zrobiła to z obcym. Bardzo się to zabrzmiało w tym momencie, ale... Myślę, że pora przejść do następnej gry. Dobra. Legendary Encounters Alien Artifacts Building Game. Alien Legend. To była ta gra. Dalej. W końcu przechodzimy do jakichś normalnych klimatów, a nie ciągle się obcy, kosmici, kosmos, galaksji, sci-fi, gwiezdny. Zostajemy gwiezdnym, tylko trochę bardziej w takich pomiotach, bo mianowicie następną pozycją jest na waszej liście Cthulhu Światy, czyli gra osadzona w tematyce Cthulhu, pierwsza na tej liście, jest wyżej niż poprzednie Alieny, więc znaczy, że lubicie bardziej Cthulhu niż Alieny. To mnie bardzo cieszy, ale to wyjątkowo muszę... muszę wyjątkowo powiedzieć, że chyba to jest gra, chociaż ja jestem tym największym tutaj tym fanatykiem Cthulhu, chyba jednak bardziej wyjątkowo podpada Piotkowi. To jest bardzo fajna gra, ja ją bardzo lubię, ale Piotrek jest strasznie najarany. Absolutnie, totalnie. Słuchajcie, jeśli miałbym wskazać grę, którą w poprzednim roku, ale chyba już w tym, grałem najczęściej, to najbardziej są to właśnie Cthulhu Światy. Słuchajcie, z jednej strony ja bardzo, bardzo lubię tę grę, aczkolwiek absolutnie, totalnie, największym fanem tej gry jest moja żona, która w momencie, kiedy nawet nie wiem, czy ta gra nie przybyła Agricoli w jakimś, nie wiem, top 10 Klaudia, to jest najbardziej bardzo, bardzo, no nie. Top 10 Klaudii, to jest jakiś odcinek. Tak, właśnie, jeśli będziecie chcieli top 10 Klaudii, dajcie znać. Piszcie komentarz top 10 Klaudii, jak zbierzemy, nie wiem, 50, to Klaudia zrobi to. Sorry, Klaudia. For the people. No. Dokładnie. Tak więc Cthulhu Światy, bardzo fajna, ciekawa gra, która mechanikę właśnie została zaimplementowana również też w innych grach, czy to będzie Stary Realms, czy teraz Fantasy Realms bodajże ostatnio To taki deck building, powiedzmy, w stylu Dominiona, tylko że mamy bezpośrednią konfrontację, tak, więc jest zdecydowanie lepszy, bo jest szybszy, lepszy i mamy ten element bezpośredniej interakcji, czyli nie układamy sobie ja pasjansa, ty pasjansa, tylko nie tylko, że sobie układamy pasjansa, to jeszcze cię trzepię po mózgu, bo masz stracić poczytalność i wygram, jeżeli... Trzepię cię po mózgu! Ale masko, żebyś bardziej obraziłem. Tak, masku. Tak. Tak więc słuchajcie, jeśli lubicie znowu budować talię, lubicie robić to i trzepać się po mózgu macką i lubicie robić to w klimacie Cthulhu, to bardzo, bardzo proszę, słuchajcie, stworzono grę dla was. Bawcie się dobrze. Hafa. Ostatnią pozycją w dzisiejszych 10 grach z waszej topki jest bardzo kiedyś, teraz troszeczkę mniej popularna, bitewna gra karciana, chyba tak to trzeba nazwać, czyli Summoner Wars. Mamy karty przedstawiające różnych wojowników, dobieramy ich sobie z talii, jest plansza podzielona na kwadraty, robimy gry, w których jest plansza podzielona na kwadraty i wystawiamy ich, mamy jakieś tam swoje rozstawienie początkowe, potem mamy takie starcie między tymi dwoma armiami, które po siebie stają, dokładamy nowych wojowników, pozbywamy się kart z ręki, żeby zagrywać coraz mocniejsze siły, masa armii różnych do rozkminienia i takie fajne, nietypowe połączenie, jakieś tam piaskowe orki, takie zerwanie z takim klasem fantasy, tak, że klimat oczywiście magii, właśnie orków, krasnoludów, takie rzeczy i taka
bardzo przyjemna gra. Ja wiele razy takie, w nią grałem. Tak, jest taki fantasy daścig, taki trochę tylko bez figurek, nie? No można taki trochę podobny, tak, coś tak, nie jest. Na przykład strzela się tylko pod kątem prostym, swoją drogą. O, już wiem skąd mieliśmy wydać, to tłumaczyć pierwszy raz mi tłumaczyć. Z tej gry, to Forza. Tak, właśnie. Nie, ale patrz, nawet jak się tłumaczę gry, to i tak interesuje ludzi. I to jest właśnie moja siła. Słuchajcie, mi się bardzo, bardzo ta gra podobała, czy jak się rozwijała ta gra, ponieważ wiecie, pierwsze wersje tej gry to były jakieś, nie wiem, jedna, dwie armie, którą otwieraliśmy z takiego małego pudełeczka, które były słabej jakości, te obrazki były no, katastrofalne, czekaj, może nie katastrofalne. Mówisz w czasie przeszłym, tak jakby obrazki zrobiły się lepsze. Dobra, okej, okay, rzeczywiście. Nadal są katastrofalne. Mają swój styl, tylko, tak, mają o, swój dobre, styl. Taki eufemizm. Zamiast mówić tak. O grze, że jest zła, ma swój styl. Dużo ludzi mówi o tym właśnie, tak czytam często w tych komentarzach, że ilustracje na początku wydają się kiepskie, ale potem się do nich przyzwyczajasz. Tak, do wszystkiego się można przyzwyczaić, a to nie znaczy, że ilustracje nie są kiepskie. Jak przyzwyczaj się do smrodu, jest... Właśnie chciałem tego ominąć, a też miałem to w głowie. Ta gra jest fajna, ale ilustracje są... Ale słuchajcie, to tak naprawdę stanowi siłę tej gry, bo w momencie, kiedy, nie wiecie, gra was zniechęciła wyglądem, ale jednak ludzie przysiedli i zobaczyli, że jednak mechanika stanowi siłę tej gry. Na samym początku no skończę, okay, skończę, tak, element tego, skończę element tego wydania, że były takie, a nie inne karty, była taka absolutnie słaba plansza z papieru, po prostu rozkładana, którą rozkładaliśmy, w tym momencie mogliśmy grać, jak ją złożyliśmy paręnaście razy, to w tym momencie mogła nam się delikatnie porwać, więc kolejnym elementem do tej gry wydawanym była taka twarda plansza. Po twardej planszy zaczęto dodawać kolejne armie, a potem wyszła taka fantastyczna edycja, która zawierała i twardą planszę, i całą masę, czy osiem chyba nawet, dobra, parę, dobra, nie będzie. Parę armii i rzeczywiście ludzie się tym zachwycili. Do dzisiaj jest jakaś, nie wiem, scena turniejowa, ludzie liga, w to grają. Tak, turnieje, tak, to jest jak najbardziej... Mi się bardzo, bardzo gra podoba. Czy jest jej wersja cyfrowa? Tak! Jest, tak! Jest jej wersja cyfrowa! Jest wersja mobilna, tak. Embargo muszę na to słowo przepraszam, zapomniałem powiedzieć, czy w których światach. W których światach też jest wersja cyfrowa, tak? O, więc... I słuchajcie, tylko... mam rewelacyjne warianty. Naprawdę, tak. Rewelacyjne. Szkoda, że nie wprowadzili tego w tej wersji plaszowej. Tak. Więc generalnie rzecz biorąc, Summoner Wars zdecydowanie, no tak, takie trochę połączenie, ja bym powiedział... To... Summoner Wars, tak, wersja cyfrowa nie. Dziękujemy. Tak, ale jest jakieś takie, chyba takie kojarzenie tego, że to jest taki trochę bardziej, nie wiem, plaszowy Magic, tak? No bo to jest takie, taki trochę pojedynek, w sensie klimatu, tak? Okej, okay, dobra. Pojedynek dwóch magów, którzy przyzywają kreatury na... Jezu, o kreatury, o Boże, o stwory, potwory. Tak, jednostki, przyzywamy potwory na stół i tylko, że tutaj mamy ten element taktyczny, tak, czyli poruszania się po planszy, blokowania, tak, atak, więc bardzo fajne. Może się podobać, nam jak najbardziej się podoba. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o dzisiejszą listę, na kolejną zapraszamy już za tydzień, ale jeszcze zanim przejdziemy, jeszcze spokojnie, nie wyłączajcie, mamy losowanie gry. Tak losowanie jak... dzisiaj w wersji mobilnej. Nie? Dobra, nie wiem jak to zrobię, ale dobra, niech będzie. W telefonie. Przechodzimy do losowania. I przechodzimy do losowania. Dzisiaj do wygrania macie nie jedną, a dwie gry. Pierwsza to będzie gra Kapital, druga to Sherlock od wydawnictwa Grana, któremu bardzo dziękujemy, że przekazało te gry dla was jako nagrody. Niech to będzie również pewnego rodzaju zadośćuczynieniem, że nie moja żona Klaudia, tylko ja będę losował, ale spokojnie, od następnego odcinka Klaudia już będzie szalała, rozsypywała po domu, po mnie wasze losy, nazwiska i w ogóle, tak więc spokojnie, maszyna losująca, moja żona Klaudia, jak najbardziej od następnego odcinka już jest. Tak więc nie gadajmy i teraz tak, pierwszą nagrodę, czyli niech to będzie, gra Kapital, wygrywa Jolanta Midek. Tak więc, droga Jolanto, wystarczy, się skontaktuje z nami, a my tę grę jak najszybciej wyślemy, a teraz niech będzie Sherlock i teraz uwaga, Sherlock. Sherlock wędruje do Tomasza Bystrego. Tak więc, drogi Tomaszu, bardzo serdecznie ci gratulujemy, tak jak również Jolancie. Słuchajcie, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze losowanie. Ostatnie już z udziałem tylko i wyłącznie mnie. Od następnego tygodnia już jak najbardziej będzie Klaudia. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!